Dzień dobry Państwu. Ewelina Włodarczyk, Info Lipno. Witam i zapraszam. Dzisiaj w serwisie. Mamy 180 nowych potencjalnych dawców szpiku w Lipnie. Co działo się na środowym niebie? Lipnowianie zapraszają na lipę. Mień bardzo dobrze rozpoczął rundę jesienną. Jak nasi mieszkańcy radzą sobie z upałami? 9 sierpnia w Lipnowskiej Przychodni Lekarze Rodzinni odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. Cała akcja została zorganizowana dla jednego z naszych mieszkańców, Sławka Romanowskiego, chorego na ostrą białaczkę szpikową. Ale rejestrując się do bazy, mamy szansę uratować życie nie tylko Sławkowi, ale również innemu człowiekowi, naszemu bliźniakowi genetycznemu. Wszyscy, którzy rejestrują się w bazie potencjalnych dawców, muszą wiedzieć, że istnieją dwie metody pobrania. Pierwszym z nich jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Sposób ten jest wykorzystywany w 80% przypadków. Druga metoda to pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej. Pamiętajmy, że informacja o pobraniu z rdzenia kręgowego jest mitem i w żadnym wypadku nie należy się nią sugerować. Bardzo serdecznie chciałabym Państwu podziękować za włączenie się do dzisiejszej akcji i chęć pomocy ratowania życia Sławkowi i innym osobom chorym na białaczkę. Sama od 2011 roku jestem w Krajowym Rejestrze Potencjalnych Dawców Szpiku i do tej pory również czekam, czy znajdzie się mój bliźniak genetyczny. Mieszkańcy Lipna w niedzielę spisali się na medal. Z każdą minutą liczba potencjalnych dawców zwiększała się. Tym samym rosła szansa na to, że uratujemy życie Sławkowi i innym ludziom chorym na białaczkę. Rejestrujemy jeszcze ponad pół godziny. W tej chwili jest zarejestrowanych ponad 130 potencjalnych dawców. Kolejna akcja w Lipnie, wspaniały wynik. Na 100% z tej akcji będą też kolejni dawcy, którzy uratują życie potrzebującym pacjentom. Teraz wszyscy zarejestrowani lipnowianie czekają na potwierdzenie przynależności do bazy Fundacji DKMS. Po jego otrzymaniu, w przypadku odnalezienia chorego bliźniaka genetycznego, mogą zostać realnymi dawcami i uratować życie człowieka żyjącego nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. To jest kolejna już nasza akcja w Lipnie, trzecia. Także potencjalnych dawców pomału zaczyna ubywać, bo coraz więcej osób jest zarejestrowanych. Także 177 osób uważam, że jest bardzo ogromny sukces, który serdecznie chciałbym podziękować wszystkim za okazane serce, za pewną reakcję na apel, że jest to mieszkaniec naszego miasta i w jaki sposób możemy mu pomóc. Do tej pory w Lipnie było około 700 zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku. W niedzielę zarejestrowało się kolejnych 180. To niemały sukces w naszym miasteczku. Ukazuje to fakt, że nie jesteśmy obojętni wobec ludzkiej krzywdy i chcemy to lekarstwo na raka, które nosimy w sobie, skutecznie wykorzystać. Nawet 100 spadających gwiazd na godzinę można było zobaczyć w nocy z 12 na 13 sierpnia. Miłośnicy astronomii mogli cieszyć się maksimum roju Perseidów. Spadające gwiazdy to inaczej meteory, czyli okruchy skalne z kosmosu, które spalają się po wejściu w atmosferę. Najwięcej meteorów widać wówczas, gdy Ziemia zderzy się ze smugą gazu i pyłu pozostawionego przez jakąś kometę. Tak dzieje się co roku w lipcu i w sierpniu, gdy nasza planeta spotka się z materiałem pozostawionym przez kometę. Ziemia przedziera się przez jej warkocz, a jego cząsteczki wdzierają się w ziemską atmosferę. Perseidy obserwowane są od co najmniej 2000 lat. Najwcześniejsze wzmianki o tym roju pochodzą z chińskich archiwów z roku 1936. I choć nauka nadal nie potwierdziła ich niezwykłych zdolności spełnienia życzeń, to w tę noc każdy ma w kieszeni krótką listę. Kto wie, może spadające gwiazdy spełnią nasze marzenia? 28 sierpnia, czyli bardzo niedługo, w tym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, czyli w muszli koncertowej w parku, odbędzie się jedna z najlepszych imprez w tym mieście. I to będzie lipa. To znaczy, to nie będzie lipa impreza, tylko impreza nazywa się Festiwal Lipa. Co będzie się działo? Osad cię atakuje. Będą tak, najpierw będą koncerty, konkurs. O godzinie 15. O godzinie 15. Rozpoczynamy konkursem zespołów, które się do nas zgłosiło. Bardzo dużo zespołów się zgłosiło, ale wybraliśmy 10 najlepszych. Będzie konkurs i jeden z tych zespołów wygra wspaniałą nagrodę. Będzie to nagroda finansowa, a potem będzie bardzo, bardzo fajny koncert.
Jako gwiazda tegorocznego festiwalu wystąpi zespół Hurt, znana kapela, która powstała w roku 1992. Zespół znany z takich utworów jak Załoga G, jakby ktoś nie znał, piosenka tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek i tak dalej, i tak dalej. Oraz zespołu, oraz piosenki Serki Dietetyczne chociażby. Koncert planujemy około godziny 19.30, prawda? 19.30-20, zależy jak uda nam się przeprowadzić część konkursową. Jeszcze o bardzo ważna rzecz, w jury konkursu zasiądą m.in. Jach Paszkiewicz, czyli ojciec polskiego wideoklipu, i pan Krzywański, gitarzysta zespołu Republika. Coś jeszcze chcemy powiedzieć? Tak. Chcemy powiedzieć, że serdecznie zapraszamy, będzie na pewno gorąco, nie będzie na pewno padało, będzie świetna zabawa, będzie świetna impreza. Przewidzieliśmy również konkursy niespodzianki, będą fajne nagrody dla tych, którzy nas będą tutaj odwiedzali i spędzą z nami ten wieczór. I mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych nie zawiedziecie nas i przybędziecie licznie tutaj do parku. Mamy dużo miejsca, zmieścimy się na pewno wszyscy, więc serdecznie zapraszamy, więc serdecznie zapraszamy na lipę. Jasio, zapraszasz musimy na lipę? Musimy powiedzieć ładnie. No. Dobrze, siamy na lupę. Taram tam tam, taram tam tam. Zimno jest! Kto nagrywa sierpień zimą? Taram tam tam, taram tam tam. Znowu się spotykamy. Obawiam się, że możesz zostać z nimi na dłużej. Mają podejrzenia, że masz całą gamę urojeń. Sądzą, że wymyśliłeś sobie festiwal. Nie wiedzą, w co ty grasz. Gamę? Grasz? Gdy byłem dziećkiem, bardzo chciałem grać. Ćwiczyłem gamy. Taram tam tam, taram tam tam. Taram tam tam, taram tam tam. Jarek, podaj trzynastkę. No to co? Zaczynamy. Festiwal Lipa. 28 sierpnia. Lipno. Muszla koncertowa. 15. Część konkursowa. 19.30. Występy gwiazd. Reszta pokolenia. Hurt. Choinki.
sobotę została rozegrana pierwsza kolejka w piątej lidze. Zawodnicy Mieni Lipno podejmowali u siebie Kujawiak Kowal, który w poprzednim sezonie zajął szóste miejsce. Już w pierwszej połowie kibice zobaczyli dwie bramki, które dały remis. Państwo widzicie za mną, trwają rozgrywki piątej ligi Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Dziś pierwszy mecz. Nasz zespół jeszcze nie jest w optymalnym zestawieniu. Za nami pierwsza połowa, wynik 1-1. Myślę, że z przebiegu pierwszej połowy będzie to korzystnie zakończony dla nas mecz. Druga połowa dostarczyła niemało emocji i publiczność ujrzała aż trzy bramki. Decydująca okazała się ta w 79 minucie, kiedy bramkę na wagę pierwszych trzech punktów strzelił Bartosz Lewicki. Mecz zakończony zwycięstwem 3-2. Na szczęście rywale troszeczkę opadli sił, przy okazji stracili jednego zawodnika. Przewaga 11-10 była wyraźnie zarysowana. Zdobyliśmy decydującą bramkę pod koniec spotkania, utrzymaliśmy wynik. Bardzo dobry początek rundy. Trzeba się cieszyć z trzech punktów i za tydzień jedziemy po kolejne. Wynik tego spotkania to 3-2 dla Lipnowian. To dobry start naszych zawodników. Życzymy im kolejnych wygranych. Długo utrzymujące się wysokie temperatury bywają dokuczliwe nawet dla sympatyków letniego słońca. Każdy pragnie odnaleźć własny sposób na ochłodę. Jedni spędzają czas w klimatyzowanych pomieszczeniach, inni nad wodą, a jeszcze inni piją zimne napoje. Jak z upałami radzą sobie mieszkańcy naszego miasta? Posłuchajcie, jakie mają sprawdzone sposoby na wysokie temperatury za oknem. Siedzieć w sieniu. Tak jak każdy pani. Ciężko, ciężko. Nic nie, na to nie poradzimy. Dużo pić w cieniu? Herbatkę ostudzoną. Zimne lody, cola i siedzieć w domu przy wiatraku. Jeść lody i się kąpać. Po prostu nie wychodzę z domu. O chłodzie rano, o, już się dzisiaj spóźniłam z zakupami, już powinna być w domku, ale rano i po zachodzie. No lody. No w tej chwili to jedynie pić i unikać słońca, żeby w cieniu przebywać, nie? Także nic poza tym innego. Że siedzieć w domu, kochana, nic więcej. Dzień dobry. Proszę pani, trzeba jechać nad jezioro i wykąpać się fajnie. Ja to z morza wróciłem. Tyle jest ludzi, że coś okropnego dzisiaj w nocy. Także fajnie jest. W domu siedzę. Cień, niewychodzenie z domu. Co jeszcze? No i zimne napoje. Nad morze jechać. Na pewno w klimatyzowanym pomieszczeniu, chociaż to szkodzi. Myślę, że na pewno szkodzi, ale nie mamy wyboru. I kapelusz, czy jakaś czapka, żeby po prostu zasłonić się trochę od słońca i już. A co więcej, owoce jakieś tam też można, coś chłodnego. Dużo pić, założyć kapelusz i spacerować. Także mówię, najlepszym sposobem moim zdaniem jest po prostu iść na basen, gdzieś nad wodę, gdzieś po prostu szukać, gdzie są cienie. Nawet podejrzewam, że są różne takie fontanny. Ja na przykład nad fontanną nawet sobie nogi moczyłam. A co na obecne upały polecają nam specjaliści? Przede wszystkim unikamy upałów. Chowamy się w domu, szczególnie w południe, kiedy słońce jest najmocniejsze. Jeżeli coś mamy do załatwienia na mieście, najlepiej zrobić to z samego rana albo po południu. I przede wszystkim nawadniamy się, pijemy dużo wody i wszelkiego rodzaju elektrolitów, czyli soków albo specjalnego do tego środków przeznaczonych do tego celu. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą to jest unikać w godzinach między 11 a 16 pobytu na słońcu. Trzeba pić bardzo dużo zimnej, takiej schłodzonej wody. No oczywiście kapelusz na głowie czy jakieś okrycie głowy i wychodzić na spacer rano albo wieczorem, zwłaszcza dotyczy to małych dzieci i osób starszych. To jest bardzo ważna rzecz. Można z takich rzeczy jeszcze praktycznych sobie kupić jakąś wodę morską, spryskiwać sobie twarz, skórę. Zawsze to przynosi ulgę, ochłodzenie, lekko ją schłodzić w lodówce i można sobie tak na twarz spryskać. Bardzo taka dobra to jest rzecz i taka łagodząca nieco te upały, które jeszcze niestety będą trwały. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba pić dużo wody, jeść lekkostrawne rzeczy, nie jeść jakichś mięsa, może dużo, tylko warzyw, owoców więcej, lekko te schłodzone owoce, no na pewno przyniesie to ulgę. I unikać w samo południe upału, bardzo unikać. No już zupełnym przeciwwskazaniem jest takie leżenie plackiem gdzieś nad jeziorem, na plaży. Następnym aspektem też takim zdrowotnym to jest, chronimy skórę.
Trzeba duży filtr 50 co najmniej, dlatego że w tej chwili jest takie zagrożenie schorzeń skóry, zwłaszcza znamiona, te ciemne trzeba chronić, bo grozi to jakimś później ewentualnie czerniakiem, rakiem i trzeba to unikać. Okazuje się, że nasze zwyczaje dotyczące ochładzania się w gorące dni wcale nie są dobre dla zdrowia. Może warto wziąć pod uwagę słowa pani doktor i zrezygnować z lodów i zimnych napojów na rzecz wody lub ciepłej herbaty? Drodzy Państwo, zbliża się 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego i 95. rocznica Cudu nad Wisłą. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie. Następnie uczestnicy przemaszerują pod pomnik niepodległości w celu złożenia kwiatów. O godzinie 12 zaplanowano pokaz sztuk walki w Parku Miejskim, a o 12.30 w muszli koncertowej turniej strzelecki pod patronatem burmistrza miasta Lipna. Tego samego dnia od godziny 17.15 rozpocznie się pierwszy kikolski bieg uliczny o Puchar Wójta Gminy Kikuł. Od godziny 16 przyjmowane są zgłoszenia, a na 18.15 zaplanowano zakończenie biegu i ceremonię dekoracji. Po biegu rozpocznie się piknik rodzinny z udziałem DJ-a oraz zespołu muzycznego. W niedzielę burmistrz miasta i gminy Dobrzeń nad Wisłą oraz sołtys i Rada Sołecka wsi Bachorzewo zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Dobrzeniu nad Wisłą. Rozpoczną się one o godzinie 14 mszą świętą dziękczynną w intencji rolników w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Potem nastąpi przemarsz korowo-dożynkowego na boisko przy ulicy Rolniczej, gdzie czekać będzie na uczestników wiele atrakcji. Rozstrzygnięcie konkursów na najładniejszy ogródek przydomowy i najładniejszy wieniec oraz część artystyczna to tylko niektóre z nich. Wieczorem wystąpią zespoły muzyczne i odbędzie się zabawa taneczna. W programie również wystawa sprzętu rolniczego, atrakcje dla dzieci, darmowy poczęstunek i stoiska gastronomiczne. Mam nadzieję, że trochę ułatwiłam Państwu planowanie najbliższego weekendu. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.